Teraz zmiana logo z Pneumatexa na TA, czyli ciśnienie całkowite, dzielące się na statyczne i dynamiczne. I teraz pokazuję dwa produkty, STAD i Kryzę MDF0. W stadzie my mierzymy całkowite ciśnienie, jakie jest na wlocie i na wylocie zaworu, czyli mierzymy całkowity spadek. Fajną rzeczą, fajnym elementem do podejrzenia są nasze kryzy MDFO, czy MDF0, przepraszam. Bo one, gdybyśmy sobie sprawdzili wartość ciśnienia na manometrze przed kryzą i za kryzą i porównali to z urządzeniem pomiarowym TA-Scope, będziemy mieli rozbieżność. Nie będzie tej rozbieżności w zaworze, ale będzie ta rozbieżność w kryzie. Bo kryza ma coś takiego jak KV-signal. I ten jeden port, jeden krócic jest na wlocie, ale ten drugi jest z samego środka, z takiego przewężenia, z tej najmniejszej średnicy, tej najmniejszej soczewki kryzy. Stamtąd jest pobierany drugi impuls. Woda, gdy wpada w element takim, jakim jest zawór mnażący albo kryza, zależnie od tego jeszcze, ile tego spadku ciśnienia tam wygenerujemy, to ma ciśnienie statyczne, napiera na ścianki, po czym wchodzi w wąskie gardło. I co musi zrobić? Bo strumień wody napiera. Więc ta woda musi przemknąć nam przez tą wolną przestrzeń. Gdy ja idę naprzód, to nie napieram na boki, tylko idę naprzód. Ciśnienie całkowite jest takie samo, ale gdy rośnie dynamiczne, czyli dynamicznie idę, to statyczne maleje. Czy to ma znaczenie? No to ma znaczenie pod kątem pomiaru oczywiście, bo tam sobie musimy wiedzieć, o co to chodzi. Pod kątem na przykład to, co macie w pomiarze delta P dla kryzy, to nie jest tym delta P, które przyjmujemy dla doboru pomp. Taka ciekawostka. Ale ma to też znaczenie z punktu widzenia minimalnego i maksymalnego delta P, jakie powinniśmy akceptować w zaworach statycznych, w stadach, w stawach. Pamiętacie, być może na jednym slajdzie pokazałem, jak się zmienia rozpuszczalność wody zależnie od ciśnienia. Przy wysokim ciśnieniu bąbelki są ściśnięte i ich nie ma. W sensie nie widać ich. A gdy spada ciśnienie, bąble są. Czy my chcemy, żeby bąbelki były, czy raczej nam przeszkadzają? Zależy w czym. Ale w instalacji przeszkadzają. Przeszkadzają, bo hałasują, bo zmieniają choćby ciepło właściwe czynnika, bo to już nie jest tylko woda, ale pęcherzyki powietrza. Więc my nie chcemy mieć tych bąbelków w instalacji, a spadek ciśnienia, swoboda generuje je w postaci takiej fizycznej, one występują. Jeżeli teraz wiemy, że taki efekt następuje i taki efekt też zachodzi, to co zachodzi na kryzysie, zachodzi w zaworze, tylko my go nie mierzymy. My nie wiemy, jak głęboko to ciśnienie spada, ciśnienie statyczne w naszym stadzie. Ale wiemy, że skoro tak się dzieje, to w tym stadzie może się pojawić taki efekt jakby odgazowania czynnika. To jest troszeczkę porównywalne z kawitacją. Tylko kawitacja to jest odparowanie, a tutaj nie musi nastąpić odparowanie czynnika, tylko wytrącenie się pęcherzyków powietrza. Ale skutek jest bardzo podobny. Hałas, szum, gradacja korpusu. I żeby temu uniknąć, to pierwszy warunek oczywiście dla pomiaru to jest 3 kilopaskale na zaworach statycznych. Ale drugi warunek, o którym warto pamiętać pod kątem właśnie tego ryzyka kawitacji, hałasu, to jest zadbanie o to, aby na zaworze, na całym zaworze, czyli tę wartość, którą wy już znacie, nie doprowadzać do większych spadków ciśnienia niż połowa wartości statycznej czynnika na wlocie do tego zaworu. A jakie ciśnienie jest na wlocie do zaworu, to już musimy sobie określić.
Czyli jeżeli musimy bardzo dużo zdławić, na przykład 50 kilopaskali, pół bara, to ciśnienie na wlocie do zaworu nigdy nie powinno być mniejsze niż 1 bar. Jak możemy o to zadbać? Jakim elementem? Naczyniem zbiorczym. Świetnie. Czyli to nie są znowu, zauważcie, zupełnie odrębne, nie mające wspólnego czynnika, wspólnego mianownika wielkości. To się dalej tutaj będzie nam zazębiało. Ciśnienie dyspozycyjne. Kolejna rzecz. Ciśnienie dyspozycyjne to jest nasza broń, nasza lupa przy inżynierii śledczej. Dzisiaj będzie blok na temat inżynierii śledczej. Pomiar ciśnienia dyspozycyjnego otwiera bardzo wiele furtek zamkniętych pod kątem zdiagnozowania problemu. Jeżeli sprawdzam dyspozycję, bardzo dużo informacji dostaję równolegle. O czym my mówimy? Gdy zamknę zawór równoważący i nie mam przepływu na tym obiegu, załóżmy, na jakiejś centrali, na jakimś klimakonwektorze, jestem na obiekcie, realizuję rozruch, mam problem z uzyskaniem przepływu, zamykam zawór w 100% i to ciśnienie, które mam w tym miejscu, P1, mierzę na zaworze. A ciśnienie P2 z tego końca jest z tego trójnika. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie mam przepływu. Czyli ten słup wody, który tam jest zamknięty, nie będący w ruchu, nie traci energii. Jeżeli go popycha ciśnienie w tym miejscu, to przekazuje tę energię do zaworu. Co mi to daje? Jaką informację ja pozyskuję? Jeżeli wiem, że mam dyspozycję, a nie mam przepływu, to problem jest z drożnością tej części. Szukam przyczyny. Może to być zapchany filtr, może to być zamknięty zawór kulowy albo przydławiony, może to być zagięty przewód elastyczny, może to być korek powietrza. Różne są przyczyny. Ale wiem, że jest ona gdzieś tutaj. A gdy nie mam dyspozycji, to nie rozgrzebuję tego obszaru, bo tu i tak niewiele znajdę. Szukam bliżej źródła. I to jest ta inżynieria śledcza. Ale musi być w tym wizja końca. Musi być w tym wizja końca na pulpitach, na komputerach projektantów. Czyli taką zdolność powinienem dać. Co jest warunkiem koniecznym? Krótce pomiarowe. Ja o tym mówię, u nas krótce pomiarowe są w standardzie, ale nie jest to standard, który jest u wszystkich producentów. Są czasami takie próby oszczędzania i proponowania zaworów bez tych krótców. Tak samo mamy zawory nawet w naszej ofercie ze zwężką Venturiego. Nie z pomiarem tutaj na grzybku odcinającym, tylko przed zaworem jest zwężka Venturiego. Tam też nie mogę zrealizować takiej funkcji. W Polsce nie ma takich modeli dostępnych, jeżeli chodzi o naszą ofertę, ale wśród innych producentów znajdziemy coś takiego, więc też uważajcie na taką konstrukcję. Bo ona niesie ze sobą niestety mniej zdolności, mniej narzędzi do tego, żeby rzeczywiście tą diagnostykę móc przeprowadzić. Ale to tak naprawdę, to projekt to jest ten scenariusz, to tam wrzucamy to ziarno. To czy później to rozkwitnie w drzewo fajnego projektu, dające się ładnie opanować, dające się zrównoważyć, dające się zdiagnozować, to jest na desce kreślarskiej, w cudzysłowie oczywiście, bo już nie kreślimy na deskach, ale to jest tu. To projektanci są tym scenarzystą, jak to później, jak ta akcja się fajnie rozwinie, jaka będzie fabuła naszego projektu. Taka funkcja, jeżeli chodzi o pomiar ciśnienia dyspozycyjnego, jest też w zaworach niezależnych od ciśnienia. Modulator, Compact P, Fusion, jeżeli gdzieś tam się jeszcze znajdzie na projektach, na obiektach, opatentowana. To jest coś, co nas wyróżnia i coś, z czego jesteśmy dumni po prostu, bo mała, prosta rzecz, dająca bardzo dużą zmianę i wyróżniająca, jeżeli chodzi o nasze ograniczniki przepływu. Teraz ciśnienie różnicowe. Czyli mieliśmy dyspozycyjne, teraz mamy różnicowe. Przy ciśnieniu różnicowym ważne, aby
popatrzeć na to z perspektywy regulatorów różnicy ciśnień. Naszym zadaniem jest stabilnie trzymać ciśnienie różnicowe. Chcemy być w tym obszarze. Ale popatrzmy, co się dzieje, jak wygląda charakterystyka takiego zaworu. Dajmy na to stapa, jako tego naszego wiodącego regulatora różnicy ciśnień. To jest ku minimalne, ku maksymalne, ku nominalne, czyli przepływ. Jeżeli schodzimy do bardzo niskich wartości przepływu, w pewnym momencie zawór wychodzi ze swojej charakterystyki hydraulicznej. Czyli jego główny cel, zadanie, jakie mu powierzyliśmy, to było stabilizowanie różnicy ciśnień. Po czym zaczyna pracować w obszarach, gdzie podcinamy mu skrzydła, gdzie wiążemy mu ręce. I chce, ale nie może. Czym podcinamy? Przepływem. To ku minimalne, ten przepływ minimalny, on nie musi być duży, ale powinniśmy wiedzieć jaki. Gdzie jest to minimum? Bo też zawory są w różnych średnicach, w różnych wielkościach. Mamy różne moduły stabilizowane daną średnicą. To jest kamyczek do tego koszyka zadbania o minimalny przepływ. Czyli pamiętam z poprzedniego bloku cyrkulacja. Teraz dochodzi drugi argument, druga siła napędowa. Zadbaj o regulator różnicy ciśnienia. Jeżeli gdzieś wchodzicie w obszar, gdzie ten przepływ jest na tyle niewielki, że nawet najmniejszy regulator nie jest w stanie sobie z tym poradzić, bo to minimum to jest jakieś 250 litrów. 250 litrów to nie jest mało. Ciągle nam się poprawiają współczynniki izolacyjności przegród. Za chwilę będzie tak, że instalacja grzewcza, to tak naprawdę te 250 litrów to będzie ciężko na pionie uzyskać. Co wtedy? Wtedy mamy rozwiązanie o nazwie TA Compact DP, Delta Pressure. I ten zawór już sobie radzi od 16 litrów na godzinę. 16 litrów na godzinę to jest jeden grzejnik. To jest 300, coś około 300 W. Już takie minimum jest w stanie zawór sobie, w takim minimum jest w stanie pracować. Więc synergia. Możemy w tym samym układzie gdzieś stosować stapy, gdzieś kompakty DP, zależnie od tego, jaki moduł my stabilizujemy, z jakim przepływem mamy do czynienia między minimum i nominalnym, czyli tym naszym projektowanym strumieniem objętości czynnika. Dlaczego też to pokazuję? Dlatego, że to ciśnienie różnicowe jest bardzo mocno związane, ja to nazwałem, z ciśnieniem akustycznym. Jakby chciałem, żeby ten motyw, ten termin ciśnienie wiązał nam każdy z tych slajdów. Ciśnienie akustyczne, czyli co? Hałas ogólnie rzecz biorąc. I w 2018 została opublikowana nowa norma, która zastępuje normę z 87. Norma na temat akustyki budowlanej. Przepraszam za ten znak wodny, ale nie miałem jej na żywo, musiałem na izbę wejść i ją tam zeskrinować. W tej normie jest fajna tabela. Dopuszczalne wartości wzorcowego równoważnego i wzorcowego maksymalnego poziomu dźwięku w budynkach. Popatrzmy na pokoje hotelowe. 25 dB, wzorcowy maksymalny 30 dB. To jest dużo czy mało? To jest głośno czy cicho? Bardzo cicho. 25, jak ja gadam szeptem, to jest 40 decybeli. Samej, tak, jak w sali teatralnej. I to są pokoje hotelowe. Taka norma. Niesamowicie wysoko. Co my możemy, jakie ma to znaczenie dla mnie z perspektywy ciśnienia różnicowego? Takie, że ciśnienie różnicowe, to jakie ja stabilizuję, jest ściśle związane z ryzykiem hałasu, jakie może wystąpić na zaworach podczas pracy. Na zaworach termostatycznych, na zaworach regulacyjnych. Wiecie, jaki jest efekt gwizdka?
małe otwarcie i wysoka prędkość. I zaczyna świszczeć i gwizdać. Czyli jeżeli zawór się zamyka, nie może tam się pojawić duże, odpowiednio wysokie ciśnienie, bo będzie efekt szumu. I biorąc to pod uwagę, weźmy sobie na tapetę grzejnikową instalację. Oczywiście w hotelach bardzo często mamy klimakonwektory, ale tutaj wziąłem pod uwagę armaturę termostatyczną. Wkładki, jeżeli popatrzymy sobie w katalogi producentów, rekomendują, żeby ciśnienie DP maksymalne nie przekraczało 20 kPa. Ale uwaga, to nie jest wartość, którą widzimy w InstallSofcie. Bo to nie jest wartość przy pełnym otwarciu zaworów. To jest wartość, gdy zawór jest praktycznie przy pełnym, nie jest całkowicie, ale ma bardzo niewielki prześwit, czyli jest prawie zamknięty. Czyli to nie pod, o tym nam, bo oczywiście mówię o InstallSofcie, bo chyba jest wiodącym tutaj na południu narzędziem, prawda? Chociaż Sancom też mamy oczywiście w ofercie, więc jeżeli ktoś ma takie projekty, to też pomagamy, konsultujemy. Ale tam też to ostrzeżenie nam się nie pojawi. Dla warunków eksploatacyjnych, o tym mówię. Więc V-Exacty, grzejniki boczne zasilane, 35 kPa. Eclipse, czyli technologia Automatic Flow Control, automatyczna regulacja przepływu, AFC, tam pozwalamy na 60 kPa. Więcej. Znacznie więcej. I to weźmy pod uwagę. Tylko to nie są wartości, pamiętajmy, które widzimy w narzędziach, to są wartości, które my musimy w ramach perspektywy przewidzieć. Tę naszą analizę powinniśmy rozszerzyć. Wizja końca musi sięgnąć eksploatacji. I tam sprawdzam, czy jest ryzyko, czy nie. Prosty przykład. Instalacja, załóżmy grzejnikowa, 10 kPa, magistrala na zasilaniu, 15 kPa magistrala na powrocie, bo jakaś podpionówka jeszcze jest. Węzeł ciepła, mamy wymiennikowienie 20 kPa, na zaworze termostatycznym na trasie krytycznej 5 kPa. Taki książkowy przykład z pliku obliczeniowego. Naczynko wzbiorcze, punkt zerowy, spadek ciśnienia. Tutaj mamy wymiennik na stronie ssawnej, pompa podnosi o 50 kPa, spadek na zasilaniu, spadek na zaworze termostatycznym i układ nam się zamyka. Prawda? Tak wygląda wykres ciśnień. To jest poziom projektowy. A podczas eksploatacji? Gdy zawory zamkną przepływ do 50%, 50% przy tej samej temperaturze zasilania to jest jakieś 80% wydajności grzejnika. Oczywiście w systemach grzewczych mamy krzywą grzewczą, więc ta temperatura też się zmienia, ale te 50% przepływu jest bardzo wielce prawdopodobnym wariantem przez dłuższy okres pracy naszego systemu. I teraz, zamykają się o 50%. Jaka jest relacja między, wcześniej mówię, między przepływem a prędkością? Dwa razy mniejszy przepływ, dwa razy mniejsza prędkość. Ale jak to jest z oporami? Dwa razy mniejszy przepływ to? Świetnie, cztery razy mniejsze opory. Czyli pompa daje nam 50, ustawiona w trybie DP Constance, elektroniczna, z 10 2,5, z 15 3,75, z 25 i układ nam się zachowuje w taki sposób, pompa daje swoje. I gdzie wędruje różnica? Na zawór termostatyczny. I tutaj musimy przewidzieć, czy jest ryzyko pojawienia się więcej niż 20 kPa, niż 35 kPa, niż 60 kPa, zależnie od zastosowanego rozwiązania. Oczywiście, że tak. Świetne pytanie, świetna sugestia. Ale najczęściej, najbezpieczniejszy tryb to jest DP Constance. Ona działa dalej w trybie zmiany prędkości obrotowej, zależnie od zmiany charakterystyki instalacji, ale to jest bezpieczne. Możemy się pokusić o tryb proporcjonalny, niestałego delta P, ale z naszej perspektywy widzimy często
Wiecie, jaka jest najczęstsza odpowiedź na różnego rodzaju pytania? To zależy. To zależy od systemu. W DP Constans zawsze jest bezpiecznie, jeżeli chodzi o tryb. W DP Various może być tak, że w niektórych systemach nam to nie zadziała, chociaż dzisiaj producenci pomp już dają możliwość ustawienia tej krzywej, nachylenia tej charakterystyki i to jest świetne. To jest proaktywnie coś takiego zastosować, tylko tego nie przewidzicie w projekcie. To już jest rola dla wykonawcy, to jest rola dla służb od utrzymania ruchu. Ale w projekcie nie wiesz tego tak do końca, czy będzie tak, czy tak. Więc żeby nam nikt później niestety do nas nie pukał z pretensjami i nie był rozczarowany, to takie rzeczy przewidujmy.